Czy świat krypto kiedyś przestanie nas zaskakiwać? KuCoin ogłosił zrzut o wartości 10 milionów dolarów. Dyrektor generalny tej giełdy ogłosił tę wiadomość w liście opublikowanym na blogu. Ale ten zrzut nie jest przypadkowy. Posunięcie to wynika ze skarg prawnych wzniesionych przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych przeciwko giełdzie i jej założycielom. Stwierdzili oni, że założyciele KuCoin umyślnie nie prowadzili na giełdzie programu przeciwdziałania praniu pieniędzy, co doprowadziło do wykorzystywania platformy do finansowania terroryzmu. Według Departamentu Sprawiedliwości otrzymali ponad 5 miliardów dolarów i wysłali ponad 4 miliardy dolarów funduszom podejrzanym o przestępstwa. W wyniku tych oskarżeń z giełdy wypłynęły tokeny o wartości prawie miliarda dolarów. To jest jakieś 15-20% całości, którą posiadali na swoich portfelach. Ale może warto przyjrzeć się Tetherowi? Wielu z nas jest przekonanych, że ten coin to po prostu dolar, ale na blockchainie. To jednak nieprawda. USDT jest emitowany przez Tether, spółkę należącą do iFinex, która jest również właścicielem giełdy kryptowalut Bitfinex. W zeszłym roku firma zaobserwowała zysk operacyjny netto w wysokości ponad 6 miliardów dolarów. I chociaż należy podkreślić, że jak dotąd żaden amerykański organ ścigania nie oskarżył Tethera, śledczy twierdzą, że powiązania te istniały od początku istnienia firmy. I tak możemy przeczytać dziś w raporcie TRM Labs, że stablecoin USDT jest liderem w finansowaniu terroryzmu. Używany jest częściej niż inne stablecoiny w nielegalnych transakcjach aktywów cyfrowych. W ubiegłym roku USDT był regularnie wykorzystywany do finansowania terroryzmu. Mimo ciągłych podejrzeń rynku krypto o bycie mocno zaangażowanym w przestępczość, indeks chciwości i strachu wciąż wygląda bardzo, bardzo byczo. Jednak wraz ze wzrostami na rynkach możemy zauważyć wzrost likwidacji. Największą transakcją w ostatniej dobie była para BTC-USDT na Binance, opiewająca na 10 milionów dolarów. I wciąż w topce sprzedawanych tokenów jest Bitcoin, Ethereum, ale też Dogecoin. I więc pozostając w temacie memcoinów, przejdźmy do przyjemniejszych wiadomości. Znany w świecie krypto detektyw skamów, ZackXBT, prześledził niektóre przedsprzedaże na Solanie. I według jego danych, raptem 27 przedsprzedaży zebrało ponad 120 milionów dolarów w Solanie. Oczywiście jest to tylko mała część tego szaleństwa, bo chociażby token o nazwie Boba Opa, chyba na cześć czyjegoś pieska, zebrała już 39 milionów dolarów, czyli ponad 214 tysięcy Solana. Ten szpic miniaturowy, chyba, poprawcie mnie jeśli się mylę, został wypromowany przez azjatyckiego influencera. Także jak widzicie, niewiele potrzeba, żeby wypompować mema. No więc dziś przyjrzymy się Slotanie, która chce skorzystać z boomu na leniwce, który rozpoczął Slurf. Co prawda spadł on w ostatniej dobie ponad 12%, jednak jego kapitalizacja rynkowa osiągnęła 360 milionów dolarów. Ale jeśli nie zdążyłeś na ten pociąg, może zainteresować Cię przedsprzedaż innego tokena na Solanie. Nie będę wiele mówić, bo przecież co tu dużo gadać, skoro to memcoin. Bohaterem jest leniwiec, zbyt leniwy, żeby pracować, chcący po prostu zarobić na memcoinach. Jeśli więc jesteś podobny do niego, może zainteresować Cię ten projekt. W dwa dni zebrali już ponad 1 300 000 dolarów i pozostaje czekać na listing. Na stronie możemy również wyczytać, że planują airdrop. Ale jaki? Tego w sumie jeszcze nie wiadomo. Instrukcja zakupu też jest śmiesznie prosta. Wystarczy połączyć swój portfel i przesłać tokeny SOL. Jedna Solana to 10 tysięcy tokenów SLOW. Ta cała spekulacja na tokenach Solany po sukcesie Slurf przechodzi wszelkie oczekiwania. No i chyba warto skorzystać z tej popularności, bo nie trzeba nikogo przekonywać, że jest naprawdę grubo. Warto jednak pamiętać, by wszelkie przedsprzedaże kupować przez bezpośrednie linki projektu. Wszystkie linki, które są w wyszukiwarce Google, mogą być po prostu skamem. Najlepiej w tym szaleństwie wejść na Twittera projektu i stamtąd przejść na platformę projektu. A jak widzicie, ten projekt ma dopiero 2 dni, a zebrali już niemal 1500 followersów. Oczywiście możecie również wejść w opis naszego kanału i tam znaleźć link do przedsprzedaży Slotana. Warto mieć to na uwadze, dlatego że nawet mała literówka w adresie może kosztować nas czasem nawet 1000, a tego przecież nie chcemy. Tak więc podsumowując, w dobę zebrali grubo ponad 1 000 000 dolarów, a przedsprzedaż jest ograniczona, także warto przyjrzeć się temu leniwcowi. No i do usłyszenia jutro.